Tracheostomia. Tracheostomia to otwór w przedniej cianie tchawicy, przez który wprowadza chirurg tracheostomin. Pozwala ona na swobodne oddychanie z pominięciem górnych dróg oddechowych. Zabieg chirurgiczny polegający na wytworzeniu tracheostomii nosi nazwę tracheotomii. Mokreska E stanowi wcześniej zaplanowany zabieg lub by wykonana nagle w celu ratowania kreska życia. Tracheostomia i rozwa kreska Ania o niej pojawiby się jeszcze przed naszer. A sklepiade suwa kreska AP, kreska E w przypadku duszcego si pacjenta. Liczy si czas i nale kreska Y jak najszybciej pewnerka przeciat hawit poni kreska E i chorego miejsca. Zabieg ten wykonywa ptak kreska E Areteusz z Kapadocji w pierwszym wieku. Natomiast pierwszy dogbadny opis wykonania zabiegu tracheotomii spożdzib Paweł Zeginy. Nale kreska Y przy tym pamięta, kreska E by to czasy, gdy nikt nawet nie ezbysza po zasadach aseptyki, dlatego wikszo tracheotomik odczyba si zgonem pacjenta. W redniowieczu, kiedy rozwój medycyny stał w baciwie w miejscu, zaniechano wykonywania tracheotomii. Panowa poglde, i kreska przecicie tchawicy to kara za grzechy, stawiana na równi z odciciem giebowy czy kotczyn? W okresie renesansu na powrót zainteresowano się tematem. Paryski chirurg Nicolas Habitot, gorący zwolennik stosowania tracheotomii, napisał nawet 108 stronicow monografii opisujące wskazania, technik oraz narzędzia do wykonania zabiegu. W 18 w zauwag kreska ono, kreska e tracheotomia ma szczególnie du kreska e znaczenie w przypadku utopionych i uduszonych. Odkrycie i opisanie wiziny gruczobu tarczowego przez Morgagniego pozwoli bo na modyfikacji techniki tracheotomii i znacznej redukcji powik bat krwotocznych. W 19 w Trousseau skonstruowa próg tracheostomii oraz rozszerza dbo dorości tej tchawicy, które u kreska lwane jest do dzi. Do tej pory wykonywano górn tracheotomii, natomiast Trousseau wprowadzi tracheotomii doln. Niestety ZWZGL du na warunki anatomiczne taka lokalizacja skutkowa ba ryzykiem krwawienia z du kreska lch naczyt jeszcze w trakcie zabiegu lub wskutek odle kreska ln spowodowanych uciskiem rurki. Malga Igne zaproponował tracheotomii rodko w poprzeciciu wiziny gruczobu tarczowego. CZ stepowik ba nie stanowi bo ZW kreska E nie tchawicy. Recept na to miałby model rurki kominkowej wprowadzony przez pieni kreska K. Tracheostomia, podział ZWZGL du na stan niedotlenienia pacjenta, wyru kreska niane S. Tracheostomia nagba, pilna, pacjent si dusi, a zabieg tracheotomii musi być wykonany natychmiast w celu ratowania kreska życia. Tracheostomia planowa, pacjent oddycha dobrze, lub WZGL niedobrze, dlatego jest czas na wykonanie zabiegu tracheotomii. Podział ZWZGL du na lokalizację tracheostomii, rozcicie górne tchawicy, tracheotomia superior, po wykreska ej wiziny gruczobu tarczowego rozcicie, rodkowe tchawicy, tracheotomia media, w wizinie gruczobu tarczowego rozcicie dolne tchawicy, tracheotomia interior, poni kreska ej wiziny gruczobu tarczowego tracheostomia, wskazania tracheostomia w ramach tracheotomii planowej wykonywana jest u pacjentów wymagających długotrwałej wentylacji i toalety tchawicy, na przykład.
przed dukreskalni zabiegami neurochirurgicznymi czy zabiegami chirurgii szyi i klatki piersiowej. Podczas rozległych zabiegów w obrębie gardła i krtani stanowi zabezpieczenie przed krwawieniem do dolnych dróg oddechowych. U pacjentów z nieoperowalnymi nowotworami ze dwukreskalnymi, wiadbo krtani, poddawanych radioterapii, tracheostomia wykonywana jest w celu zabezpieczenia przed dusznoci. Coraz CZ, cieju takich pacjentów zamiast intubacji wybiera się tracheostomii. Korzyści wynikające z tracheostomii w porównaniu do rurki intubacyjnej: zmniejszenie wysiłku oddechowego związanego z samodzielnym oddychaniem, zmniejszenie zapotrzebowania na leki analgetyczne i sedatywne potrzebne do uzyskania tolerancji rurki intubacyjnej, uproszczenie zabiegów higienicznych w obrębie jamy ustnej i gardła, poprawa komfortu samego pacjenta, ułatwienie komunikacji z pacjentem. Chociaż kreska teraz wydaje się to ekstremalną terapii, tracheotomii wykonywano u pacjentów z cikreskakim obturacyjnym bezdechem sennym, OPPS. Na SZCZ, cie w latach 80. Colin Sullivan wprowadził pierwszy nieinwazyjny metod leczenia OPPS za pomoc dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych, tak zwany CPAP, który na dzień dzisiejszy jest podstaw w leczeniu tego schorzenia. Głównym wskazaniem do krótkotrwałej tracheotomii jest stan nagłej duszności krtaniowej, która mokreska eby wynikiem obszku krtani, wklinowanego ciała obcego, guzów nowotworowych lub urazów ze dwukreska ajcych jej, wiadbo. Inne wskazania to duszno pochodzenia centralnego, zatrucie rodkami nasennymi, ciało obce w dolnych drogach oddechowych nie dajce si usun w tracheobronchoskopii. Wykonanie tracheostomii w przypadku tracheotomii planowej mokreska na zastosowa premedykację lekami oraz poda tlen. ZWZGL Duna presji czasu. W przypadkach pilnych rezygnuje się z leków, natomiast koniecznie jest podanie tlenu, prysznic tlenowy, przez rurki intubacyjną lub bronchoskopów przed i w czasie zabiegu. W celu najlepszego uwidocznienia krtani, pacjenta ugbada się na plecach, a giebow odchyla do tyłu. Zale kreska nie od tego, czy pozwala nam na to czas. Mokreska na zastosowa znieczulenie. Zwykle wystarcza znieczulenie miejscowe nasikowe. Wyjątkiem jest małe dzieci, u których wskazane jest stosowanie znieczulenia mieszanego. Szybkie udrokreskanienie dróg oddechowych mokreska na osi GN poprzez konikotomii polega na przecięciu wizadba piercienno-tarczowego znajdującego się w obrębie krtani, zatem nie jest to w baciwie tracheotomia, ale zwykle stanowi WSTP do tracheotomii górnej, rodkowej lub dolnej. Intubacja następnie tracheotomii, mokreska liwe jest to, gdy przeszkoda znajduje się ponikreska ej szpary gieboni, rurka intubacyjna pozwala na odessanie wydzieliny, poprawia wentylacji płuc i pozwala na prowadzenie kontrolowanego oddychania. Tracheobronchoskopii i następnie tracheotomii w trybie planowym wykonuje się tracheotomii górn, rodków lub doln. Wybór metody zale kreska Y od warunków anatomicznych. U dzieci krtat i tchawica lej kreska wykreska eni kreska u dorosłych. Z wiekiem krtat i tchawica wraz z oskrzelami i pebucami przemieszcza się ku dobowi. W banie dlatego u dorosłych wykonuje się rozcicie górne, a u dzieci rozcicie dolne. Well,
Przebieg wykonania tracheotomii, wykonanie cicia skórnego w linii porodkowej od górnego brzegu CHRZ stki pierścieniowatej o 5-6 cm w dłub. Pod WZGL-dem kosmetycznym korzystniejsze jest cicie poprzeczne, ale wymaga większego doświadczenia operatora przecicie powizi wbicie haczyka w tchawic. Istotna jest technika wykonania manewru, aby uniknąć przecicia tylnej ściany tchawicy i przebyku, co mokreska E prowadzi do powstania przetoki tchawiczo-przebykowej. Odpreparowanie tarczycy, rozcicie tchawicy, nagłe otwarcie tchawicy pobudza pacjenta od kaszlu. W przypadku pacjenta przytomnego on sam od krztusza wydzielin, natomiast u pacjenta nieprzytomnego lub poddanemu znieczuleniu ogólnym wydzielin nale kreska Y odessa wycicie okienka w tchawicy. Powinno się je wykonał u pacjentów dorosłych, którzy mają nosi rurk tracheotomii in debu kreska szy okres lub stale ewentualna tracheobronchoskopia. Wprowadzenie rurki, zamknięcie rany, czynniki utrudniające wykonanie tracheotomii: krótka i gruba szyja, przerost gruczobu tarczowego, wady KRGO z bupa szyjnego i piersiowego, nacieczenie zapalne przedniej ściany szyi, odma podskórna, rozległe rany mia kreska D kreska C szyi. Postpowanie u pacjenta z tracheostomii: bardzo istotne znaczenie ma odpowiednia pielęgnacja pacjenta. Nale kreska Y dba o zachowanie dro kreska noci rurki tracheostomijnej i drzewa tchawiczo-oskrzelowego, a tak kreska E zapewnieniu choremu odpowiedniej wentylacji pobucnej. Zaleca się CZST odsysanie wydzieliny z dróg oddechowych, jeśli zachodzi taka potrzeba, nawet raz na 20-30 min, szczególnie gdy pacjent nie mokreska E sam od krztusza przemywanie oskrzeli. W przypadkach zalegania gęstej wydzieliny tworzcej korki, wykonanie tej czynności mokreskaliwe jest podczas wykonywania bronchoskopii, poprzez wpuszczenie 4-5 ml roztworu soli fizjologicznej, 3% roztworu sody oczyszczonej lub 1 ze rodków zmniejszających napicie powierzchniowe wydzieliny na wir kreska A niewdychanego powietrza, ponieważ kreska w wyniku tracheotomii powietrze omija górne pitra dróg oddechowych, które prawidłowo ogrzewa jej na wir kreska A i zmniejszenie gęstości wydzieliny z dolnych dróg oddechowych, znoszenie stanów skurczowych oskrzeli przez podawanie rodków rozszerzających je, zmniejszanie obszków bebony luzowej oskrzeli, osuszanie dolnych dróg oddechowych, leczenie tlenem staran, pielęgnacji rany, zmiany opatrunków na tyle CZST by cały czas suche, w razie potrzeby podaje się antybiotyki, a szwy zwykle, cigane S 6-7 dni po zabiegu, usunięcie rurki tracheostomijnej w przypadkach, gdy przyczyna niedrokreska noci dróg oddechowych utrzymuje się, rurki w ogóle się nie usuwa. Natomiast jeśli przeszkoda została zlikwidowana, a pacjent dobrze zniósł zatkanie rurki trwające co najmniej 24 godziny, uzyskuje się to przez zabokres KN-ie tzw. rurki z okienkiem, rurk się usuwa na sali opatrunkowej. Po takim zabiegu pacjent musi pozostać pod kontrolą jeszcze przez dob. Do czynników mogących opóźnić planowe usunięcie rurki nale kreska, obszka bebony, luzowej, ściany tchawicy, tworzenie ziarniny wokół tracheostomii, rozmykanie CHRZ stek tchawicy. Po wigbania w trakcie zagbadania tracheotomii bez dech, ubok kreska E niechorego, które ma ułatwi prac operatorowi, jednocześnie prowadzi do zastoju kreska lnego w obrębie giebowy i szyi,
co z kolei niekorzystnie wpływa na ukrwienie mózgu i pracorodka oddechowego, ustanie akcji serca i KR-NiA/MO-E wynika z przedawkowania leków, hipoksemii i oddechowej kwasicy lub odruchowym pobudzeniu z zatoki tętnicy szyjnej, krwawienie zbyt-NiE lub wypadnięcie rurki tracheostomijnej, uszkodzenie tylnej ściany tchawicy prowadzce do powstania przetoki tchawiczo-przebykowej, zatkanie rurki tracheostomijnej, powikbania u pacjenta z tracheostomii, krwawienie odma podskórna, wypadnięcie rurki z2-NiE krtani i tchawicy do powikbania płuzne i zwykle wynikaj ze źle wykonanej tracheotomii nagłej, powikbania pobudzne, które na SZCZ cie od czasu wprowadzenia antybiotyków prawie nie występuje, zaka kreska e nieprzyranne.